Akcja. Filmy i seriale epoki PRL nie tylko do dzisiaj cieszą się... Dobra, już przestań się ogłupiać. Filmy i seriale komediowe epoki PRL nie tylko do dzisiaj cieszą się ogromną popularnością, ale są także ważnym dokumentem tamtych lat. Wstajesz? Sławek, zaczynamy. Gdzie wino? Już wypiliśmy. No to gramy. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o serialach komediowych epoki PRL, które do dzisiaj cieszą się ogromną popularnością. Katarzyna Łuczyńska, autorka powieści obyczajowej Grzeszna i Święta, w której znajdziecie wiele odniesień do czasów PRL. Kasiu, jak to się dzieje? Podaj mi okulary. Że komedie nakręcone w czasach Polski Ludowej bawią kolejne pokolenia widzów. Na pewno to zasługa dobrych scenariuszy, ale przede wszystkim grali w nich znakomici aktorzy. Nie zapominajmy jednak o reżyserach specjalizujących się w tego rodzaju twórczości. Czy można wyobrazić sobie film polski bez Stanisława Barei? Zapomniałam, co miałam powiedzieć. Masz rację, ale warto pamiętać, że nie zawsze tak było. Początkowo aktorzy bali się zaszufladkowania, a samo pojęcie bareizm było pejoratywne. Kazimierz Kutz tym terminem określał infantylny gatunek dowcipu. Dopiero z czasem zaczęło się to zmieniać. Obecnie Bareja jest klasykiem i niezrównanym kronikarzem epoki PRL. Ale z drugiej strony nie wszystkie jego produkcje zniosły próbę czasu. Gdy ogląda się obecnie Małżeństwo z rozsądku, i szczególnie Charlestona w wykonaniu Elżbiety Czyżewskiej i Daniela Olbryskiego, to wygląda to dosyć żałośnie. Wiesz, dla mnie od początku do końca była to zamierzona satyra. No, nie można poważnie traktować pochwały ratalnego systemu zakupu mebli. Akowizm sytuacji dopełnia Łazuka wynurzający się z szafy i powtarzający kochana. Być może masz rację, tym bardziej, że Bareja już wcześniej potrafił pokazać swój pazur. Ale najlepsze filmy były dopiero przed nim. No, szczególnie Poszukiwany, Poszukiwana, Miś czy serial Alternatywy 4. To był prawdziwy kalejdoskop czasów PRL, a Bareja niezrównanym kronikarzem tej epoki. Czasami zastanawiałem się, jak on sobie właściwie dawał radę z cenzurą. Władza chyba traktowała jego filmy jako swoisty wentyl bezpieczeństwa. Pozwalano po prostu ludziom pośmiać się ze smutnej codzienności. Nie sądzisz? Gdzie Sławek? Poszedł zapalić. Aha. Podobno sama praca na planie przypominała film komediowy. Nagrywano scenę, następnie ktoś odbierał telefon z informacją, że cenzura jednak zgodziła się na coś i nagrywano ją od początku, uwzględniając pierwszą wersję scenariusza. Dla mnie Bareja to jednak przede wszystkim Miś. Fantastyczny obraz schyłkowego PRL-u. Tak, i trener Jarząbek, śpiewający na cześć prezesa do magnetofonu znajdującego się w szafie. Nie wyszłam grubo? Jest okej. Okay. Albo ojciec pokazujący synowi w teatrze baleron, żeby wiedział, jak wygląda. Albo kot przebrany za zająca uciekający na drzewo. Tak, a nie dziwi cię wątek Wigilii w filmach z tamtego okresu? Na przykład w Niespotykanie spokojnym człowieku. Kolejny wentyl bezpieczeństwa. Przecież nawet w 40-latku była scena, jak kupowano choinkę, gdyż to, czy to się władzy podobało, czy nie, to jednak naród szedł do kościoła i świętował Boże Narodzenie. Przecież co miało pokazywać w serialu komediowym? Akademię Państwową? No, chyba że w wersji satyrycznej, ale na to władze by nie poszły. 40-latka reżyserował Jerzy Gruza, który miał już w dorobku wojnę domową. Ale nie sposób sobie wyobrazić filmów z tamtych lat bez sagi o kargulach i pawlakach.
w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. No, to był prawdziwy hit porównywalny tylko z filmami Barei. A co ciekawe, ta trylogia wciąż jest chętnie oglądana. I tutaj też pojawiają się kresowe aluzje. No tak, akcja rozgrywa się przecież na ziemiach odzyskanych, a tamtejsi mieszkańcy przybyli z Kresów. Czy wyglądam na wczorajszego? Nie. Nagrało się, mam nadzieję? Tak. Możesz przestać? Dziękuję. Właściwie wszyscy bohaterowie mówili kresowym akcentem, a pewien przybysz z centralnej Polski nawyzywał ich nawet od zabłoskich dziadów. Ja osobiście pamiętam, że kiedy w Zielonej Górze trąbiono na mnie i wyzywano mnie od warszawskich chamów, co nie potrafią prowadzić samochodu, to też użyłem tego jędrnego określenia. No tak, ozdobą całego cyklu były pogawędki i kłótnie Kargula z Pawlakiem na zasadzie chłop żywemu nie przepuści. Na rozprawy zabierano granaty, bo, zacytuję, sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I te kłótnie o kota, i wyrok, który na kocie wykonał Kazimierz karabinem. Tak, zwróć uwagę na to, że te filmy zupełnie się nie starzeją i oglądają je coraz młodsze pokolenia, a zawarty w nich humor jest ponadczasowy. Na pewno na znacznie wyższym poziomie niż wiele obecnych produkcji komediowych. W ogóle mam wrażenie, że cenzura dobrze służyła twórcom. Dzisiejszych komedii właściwie nie da się oglądać. No, może poza filmami Juliusza Machulskiego i Porankiem Kojota Olafa Rubaszenki. Mogę klasnąć? Sorry. Coś w tym jest. Zobacz, kabarety poprzedniej epoki były rozrywką wyrafinowaną. Jeszcze raz, przepraszam. Coś w tym jest. Zobacz, kabarety poprzedniej epoki były rozrywką wyrafinowaną. A teraz to rzadkość. No, może poza niektórymi stand-upami. Kiedyś do zrozumienia aluzji potrzebna była inteligencja i wiedza. A ci, którzy te aluzje robili, musieli rzeczywiście wykazać się odwagą. Wracając jednak do komedii, możemy podsumować, że na ich sukces złożyły się dobry scenariusz, świetna reżyseria, profesjonalny montaż. Dodaj do tego jeszcze czołówkę polskich aktorów. Tam faktycznie grali najlepsi z najlepszych. Czy wyobrażasz sobie, żeby ktoś inny zagrał główną rolę w Poszukiwany, Poszukiwana niż Wojciech Pochora? Nie wyobrażam sobie. Początkowo miał go podobno grać Janusz Gajos, ale był zbyt dobrze zbudowany jak na kobietę, a Jacek Fedorowicz miał podobno zbyt mocny zarost, nawet tuż po goleniu. I dzięki temu Pokora stworzył niezapomnianą kreację, która podobnie jak postać inżyniera Gajnego z 40-latka przeszła do historii polskiego kina. Ale gdybyś miała wybrać jedną najlepszą polską komedię, to co byś wybrała? Zdecydowanie Misia. Ja też. Misiu. Kasia, to się nagrało. Więcej o filmach i serialach komediowych z epoki PRL znajdziecie w mojej książce. Zapomniałam tytułu. PRL po godzinach, przepraszam. To jeszcze raz. Ja bym to zostawił. Nie. Więcej o filmach i serialach komediowych epoki PRL znajdziecie w mojej książce PRL po godzinach. A ja polecam książkę Kasi Grzesznej Święta, powieść obyczajową, w której znajdziecie także wiele odniesień do epoki PRL. A jeśli się Wam podobało, lajkujcie i subskrybujcie. Każdy nowy odcinek vloga w sobotę w samo południe. Hej! Hej!